Witam. Zobaczcie, mamy 7 września, sobota. Żeby nie było tam jakiejś lipy, że ktoś miesiąc temu nagrywał. No i tutaj mamy, zobaczcie, taką kukurydzę. O, żeby było lepiej widać. Tutaj odince chodzą, trochę niszczą nam. Ale nie ma co narzekać. Tak wygląda. Wysokość to, zobaczcie, czubki mają do 3 metrów, kto mnie zna, to wie, że 2,60 zasięg łapy, a zobaczcie, i tak wygląda kukurydza po orce, bo poszła głęboka orka i co się stało, ta podeszwa późna nam wodę zatrzymała. Tu mamy, zobaczcie, jedna na dwie piędzie kolbki, ładne, jeszcze mleczko jest, akurat teraz ładnie nalewa, niektóre już, o, gdzie jest, nie, tu grzyb, to akurat głownia była, tutaj jest, a tu jest wyżej kolba, tu o dwie są, coś mała, ale jedna o, tu zwisa, ta już zaczyna zwisać, nie ma co narzekać, tu na kiszonkę też dobry towar by był, no zobaczcie, nie ma co narzekać, jak na ten rok to kukurydza odpowiada, odpowiadają jej te warunki stresowe, bo na ciepło lubi i jak jest gorąco, to ładnie kolby wyglądają, idziemy delikatnie. Po prostu w tym roku to są, mamy u nas, co mamy w ciepło, to tak jakby była Węgry, Rumunia, klimat się zmienił. O, a te niektóre są jeszcze zielone, to te właśnie, które później wschodziły. Ale nie ma co narzekać. Tutaj takie 4 przyczepy, jakby na kiszonkę kosił z hektara, te duże. Tak jak zawsze było, a teraz jest gorzej. Tutaj to na pewno 1400 za hektar za koszenie by trzeba było zapłacić, bo taniej by nikt nie pojechał. Pozdrawiam, do następnego odcinka.